I tak sobie przyjechałam tutaj, żeby wam pokazać nic. Witamy w kolejnym odcinku z Turcji. Zacznijmy od tego, że na jednej z plaż poznaliśmy fantastyczną parę podróżników z Niemiec, którzy polecili nam kilka miejsc w okolicy. Ta część wybrzeża obfituje w jaskinie i groty, więc po kilku dniach plażowania ruszyliśmy na podbój podziemnego świata. Informacji na temat jaskini Gilindir jest bardzo mało i pewnie byśmy jej nie odwiedzili, gdyby nie nasi znajomi. Naszym zdaniem to najpiękniejsza jaskinia w Turcji, którą koniecznie trzeba zobaczyć. Jaskinia została późno odkryta, bo jej wejście znajduje się na klifie 46 metrów nad poziomem morza. Jaskinia ma ponad pół kilometra długości, miejscami wysoka jest na 22 metry, a na jej końcu znajduje się też malownicze jezioro. I tak sobie przyjechałam tutaj, żeby wam pokazać nic, bo pewnie jak pokażę, to nic nie będziecie widać. Są tutaj dwie jaskinie, jedna nazywa się Piekło, a druga Niebo. Teraz jestem przy tej, która się nazywa Piekło, no i ja widzę, ale wy pewnie za dużo nie zobaczycie. No niektórzy ludzie jednak rezygnują i boją się wejść na to szkło. No ja nie mam lęku wysokości, więc nie mam problemu. Ale niektórzy ludzie po prostu, dla nich jest to duże wyzwanie. No faktycznie jest bardzo duża odległość tam na dół. Nie wiem, czy będzie dobrze mnie tutaj słychać, bo bardzo jest duże echo i jest trochę osób i każdy gada i się zachwyca i ochy, achy. Więc może być nie słychać wszystko dobrze. Ale generalnie chciałam wam powiedzieć tutaj na żywo, szybciutko, że bardzo fajne miejsce i bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałam, więc polecam, gorąco polecam. Thank you.
Korzystając z okazji, że niedaleko jest duże miasto Mersin, postanowiliśmy pojechać i znaleźć warsztat, który uzupełni klimę. W takich krajach jak Turcja fajne jest to, że nie trzeba umawiać terminu, tylko podjeżdżasz i jak nie w jednym, to w drugim warsztacie zaraz ktoś się znajdzie, kto usłuży cię od ręki. Sprawnie, szybko i za nieduże pieniądze. Myślę, że jestem gdzieś w połowie drogi. No, na razie nogi całe, nic nie złamane, więc może dam radę. Widoki są niesamowite, więc chociażby dla tych samych widoków to warto sobie zadać tutaj ten trud. Ale myślę, że warto zwrócić uwagę na godzinę. Ja teraz jest 5 po południu i tutaj cała ta ścieżka jest w cieniu, więc daję radę. Niektóre tutaj momenty to trzeba się ręką zabierać, iść na czworakach praktycznie. No tak jak tutaj muszę się podeprzeć, bo nie dam rady inaczej. Ale nawet taki mięczak jak ja jest w stanie wejść do góry. Udało się, mam telefon. Przez moment szłam sama i naprawdę nie wiedziałam, w którą stronę iść, ale udało się.
wiecie co, ja to uwielbiam, takie dzikie miejsca. I to jest taka fajna wtedy satysfakcja, coś takie naturalne. Nie takie tam, wiecie, zrobione kładeczki dla turystów, tylko naprawdę to był hardcore zejść tutaj na dół. Nawet nie chcę myśleć do góry, ale mam taką radość, widać, nie? Euforię taką, że na pewno spokojnie sobie tam się wdrapię do góry. No i właśnie to jest to, o czym ja mówiłam, że tutaj ta ścieżka nie jest taka dobrze oznakowana, bo weszłam, to wydawało mi się, że to jest ścieżka, nie? Ale to jednak nie tędy, więc zaraz muszę znaleźć sobie. A, tu właśnie było, o widzisz. No, więc tu są stopnie. Widać? No, o widzicie, teraz widać. No, właśnie jak podniesiesz głowę, a ja poszłam tam, co wydaje się, że tam jest ścieżka, tam nie ma ścieżki, to ja tutaj tędy się wdrapywałam na pupie. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli Wam się podobało, może chcecie wesprzeć nasz kanał. Można nas wesprzeć na wiele sposobów, zostawiając komentarz, udostępniając znajomym, subskrybując nasz kanał lub wesprzeć finansowo, za co będziemy super wdzięczni. Wszelkie kremy nawilżające możecie zostawić w domu, bo zapewniam, że nic nie będzie potrzebne. Nie wiem, czy widać, ale po prostu jakbym wyszła spod prysznica. Chciałoby się powiedzieć, że nie trzeba się myć, ale niestety trzeba. Jeszcze tym bardziej, parę razy dziennie.